Cześć, z tej strony Gosia i Miłosz. Witam Was w roślinnym odcinku, dawno takiego nie było, a wiem, że to jest odcinek, który jest przez wielu wyczekiwany, bo będzie on całkowicie poświęcony osedum burrito. Bo jak widzicie, moje burrito są już bardzo długie, nie mogę sobie z nimi poradzić, jak je przestawiam po parapecie. Cały czas co chcę je przestawić, to żdurne i mi opadają te kuleczki. No i też już te pędy są wybujałe, bo je są strasznie przerośnięty. I właśnie te pędy takie są ogołocone z liści. A zależy nam, żeby te kiści były takie mięsiste, grube. Tutaj wstawię Wam zdjęcie zaraz, jak ten burrito powinien wyglądać i jak on wyglądał kiedyś. A teraz zobaczcie, jaki on jest wybujały. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia też innych odcinków osedum burrito, bo taki się pojawił odnośnie jego pielęgnacji. Też podlinkuję Wam film o sukulentach, jak dbam o swoje sukulenty, bo osedum burrito jest sukulentem, więc te wszystkie wskazówki, które tam mówię, się też jego tyczą. Miłosza ulubionym sukulentem chyba i ogólnie rośliną też jest osedum burrito. Wiadomo. No, on jest taki soczysty jak winogron. Osedum burrito, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, jest to sukulent pochodzący z Meksyku. On wyrasta tak pomiędzy skałami, te kiście się wyłaniają. W związku z czym on ma tą swoją fizjologię przystosowaną do tego, że on nie potrzebuje dużo wody. Podlewamy go tylko wtedy, gdy jego łodygi stają się takie omiękkie. Tutaj mam akurat taki ułamany, przykładowy pęd, który mi się ukorzenił. O, łapie, teraz złapało. Tak. O. Zobaczcie, jaki on jest pomarszczony i właśnie gdy, no nie aż do tego stopnia, ale już widzicie, że te liście są podmarszczone, wtedy podlewamy nasze osedum burrito. Ale już o tym mówiłam w poprzednich filmach, tak jak wspominałam, a ten film będzie poświęcony odmładzaniu moich burrito. Będziemy robić to drastycznie, bo już przygotowałam sobie nożyczki. I ja odmładzam swoje osedum burrito, ponieważ chcę, żeby było krótsze i żeby te pędy stawały się bardziej mięsiste. No więc jeżeli chcę, żeby były krótsze, no to po prostu je potnę i będę je skracać. I pyk. Mamy już taki odcięty pęd. Później będę ogołacać kawałek pędu z tych listków, aby móc je wsadzić do ziemi. Bo ja od razu ukorzeniam takie osedum burrito w ziemi. Nie bawię się w ukorzenianie w wodzie, bo z sukulentami jest tak, że jak próbujecie je ukorzeniać w wodzie, to jest większe prawdopodobieństwo, że one Wam w tej wodzie zgniją, niż Wam puszczą korzenie. Dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem ukorzeniania sukulentów w ziemi od razu i nie ma z tym najmniejszych problemów. Jeżeli taki pęd zostawicie chwilę do przeschnięcia, zanim wsadzicie go do ziemi i podlejecie, nie powinien on Wam zgnić i powinien on Wam wypuścić normalnie korzenie w tej ziemi. No i ja tak sobie potnę. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zostawić sobie takich poucinanych pędów, po prostu bez tych końcówek, nie zrobić sobie całkowicie nowej rośliny, a tą zostawić, żeby mi się rozkrzewiała. Bo właśnie gdy utniemy taki pęd, bo też możecie w ten sposób robić, aby wasze sedum burrito stawało się coraz bardziej gęste, gdy utniemy taki pęd, on z jednego pędu zaczyna wypuszczać kilka innych pędów. Więc to też jest metoda, aby zagęścić swoje sedum burrito. Tylko że wtedy oczywiście warto jest ciąć tutaj bliżej korony, aby te kiście zwisały nam od samej góry, no nie? Żeby to nie wyglądało tak dziwnie, że tutaj mamy dwa łyse pędy i nagle on się nam rozkrzacza na parę tam tych innych pędów. Co, Miłoszu, nie boisz się do naszego burritoska? Już widziałem, jak utniesz. No, ja takie... Z tych małych kuleczek też mogą burrito małe wyrosnąć. Tak, ale to jest proces długotrwały. W przeciągu 2 lat też Wam wstawię tutaj gdzieś zdjęcie, jak ta roślina wygląda wyhodowana właśnie z takich kuleczek po 2 latach. Bo ja hodowałam swoje burrito właśnie od takich kulek, jedno. Eksperymentalnie, bo byłam ciekawa, ile zajmie ten proces. No i to jest dość dużo zabawy, bo takie młode burrito, jak Wam wypuszczą z tych kuleczek, trzeba dość często przesadzać, aby te kiście, tak jak ja to mówię, były takie grube, mięsiste. Też Wam mówiłam właśnie
w tym poprzednim odcinku o tym częstym przesadzaniu sedum burrito, że należy to robić co najmniej raz do roku, bo to jest dość żarłoczny sukulent i on te substancje odżywcze, gdy mu się kończą, to właśnie te pędy się robią takie niezbyt atrakcyjne. A w ogóle kluczem do takiego pięknego sedum burrito, aby właśnie było takie mięsiste, jest dużo słońca. Niestety ten sukulent, on nie będzie Wam tak rósł fajnie i te przestrzenie między tymi listkami nie będą takie no, małe, tylko będą coraz większe, gdy ten sukulent nie będzie miał dużo światła, więc zalecałabym tutaj parapet południowy, ewentualnie zachodni. No bo na innym on po prostu nie da rady, będzie taki wybujały, nie będzie wyglądał zbyt fajnie. Wiem to też z doświadczenia, bo dawałam koleżance nieraz tego sukulenta, ona miała okna chyba od wschodu, z tego co wiem, no i jak się tak patrzyło na te rośliny, to w ogóle inna roślina, no nie? U mnie taka była mięsista, a u niej takie malutkie, niezbyt atrakcyjne pędy. Jak nasza druga borówka. No, to dokładnie to samo. Ja też staram się wybierać te pędy do ukorzeniania takie, aby one były w miarę mięsiste, a nie takie wybujałe. Gdy poobcinałam sobie moje sedum burrito, one i tak fajnie wyglądają teraz, takie krótsze, kurzą mnie zostawić, ale wiem, że muszę i takie przesadzić, bądź wyrzucić i zaszczepić sobie te nowe. Ale mi oczywiście szkoda wyrzucić, przesadzę je oba do jednej doniczki i będę miała takiego jednego dużego sedum burrito. A z tych tutaj pędów, co sobie pocięłam, zrobię sobie nowe rośliny w tych doniczkach, w sumie osłonkach. A te osłonki, bo też mnie często pytacie pod filmami, skąd one są z Auchan. Ja je kupiłam w zeszłym roku, ale wiem, że dalej są jakieś takie w tym stylu osłonki w tym sklepie dostępne. No więc muszę sobie teraz wyjąć do sedum burrito. Nie jest to łatwe. Będzie giga burrito? No. I teraz zobaczycie jego system korzeniowy, bo to jest też ciekawe. Zobaczycie, jaki on ma rozbudowany system korzeniowy jak na sukulenta, bo sukulenty zazwyczaj mają płytki ten system. I to właśnie przesadzanie jego naprawdę nie jest łatwe. Bo on się strasznie sypie, tak samo też mi piszecie pod filmami, co jest nie tak z waszym sedum burrito, że odpadają wam te kuleczki, jak go dotkniecie. Zobaczcie, jak on się sypie, o, gdy ja go dotknę, więc każde sedum burrito jest takie delikatne i należy je właśnie przesadzać dość często i robić to delikatnie, żeby nie ogołocić sobie tych pędów z listków i zobaczcie, jaki ten system korzeniowy jest przerośnięty. Nic dziwnego, że te pędy stawały się coraz mniejsze, ale ja sobie je posadzę tutaj dwa. No. To będzie ciężkie. No, będziemy zaraz z tym walczyć. Co jeszcze jest ważne, jeżeli hodujecie sukulentę bądź jakąkolwiek inną roślinę, ważne, aby ona rosła w doniczce, która ma dziurki. Ta doniczka, w której rosło moje sedum burrito, jest o tyle fajna, że ona ma te dziurki na takim, w takim wgłębieniu, że ta woda ściekała i one nie stały w wodzie. Jeżeli macie zwykłą doniczkę z dziurkami, taką o jak ta, warto jest sobie nasypać na dno doniczki keramzytu bądź zwykłych kamieni. Jeżeli chcecie zrobić wersję budżetową, ja też tak robię, że po prostu sobie pójdę na podwórku albo przy drodze pozbieram trochę kamyczków, je umyję i dam na dno i one wam robią taki drenaż, że ta roślina nie będzie stała w wodzie i macie pewność, że ona wam nie zacznie gnić. Więc to jest moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Więc widzicie, jaki on był przerośnięty, ja rok nie przesadzałam tego mojego sedum burrito. Teraz drugie zobaczymy, co tam się dzieje. O, jak gładko wyszedł. No, gładko wyszedł i też widzicie, no, się sypie. To jest całkowicie normalne. A z każdego takiego listka malutkiego możecie wyhodować nową roślinkę, tak jak mówiłam. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc najpierw posadzimy sobie te dwa staruchy do jednej doniczki, a potem zajmiemy się sadzeniem nowych pędzików. Tutaj pokażę Wam, jak wygląda podłoże, do którego ja będę przesadzać moje sedum burrito, bo też dostaję bardzo dużo pytań o to.
Ja robię sobie taką mieszankę, w sumie to jest dla mnie mieszanka uniwersalna, bo ja w podobnej mieszance sadzę wszystkie moje rośliny obecnie. Jest to ziemia uniwersalna, perlit, chipsy kokosowe i keramzyt. Nie powiem Wam dokładnych proporcji, bo ja sama wrzucam wszystko na oko, tak aby ta mieszanka była taka luźna i przepuszczalna, żeby nie była taka jednolita bryła. Poprzednio moje sedum burrito rosły po prostu w samej ziemi uniwersalnej, lekko z dodatkiem perlitu, bo też tego perlitu za dużo nie miałam. I jak widzicie, one dawały sobie świetnie radę. Więc co chodzi o podłoże sedum burrito, nie jest zbytnio wybredne, ale warto właśnie, żeby było żyzne. Co chodzi o nawożenie, to ja swoje sedum burrito nawożę tylko biohumusem. Ten biohumus podaje mniej więcej co drugie podlewanie, jak mi się chce, to w okresie tam wiosenno-letnim, no to co podlewanie dostaje ten roztwór biohumusu. No i to w sumie tyle, ile ja robię z tym moim sedum burrito, co chodzi o nawożenie, bo ja też nie nawożę zbytnio swoich roślin jakimiś specjalnymi nawozami, bo ile by mi tego poszło na wszystkie. Więc no, do takiej mieszanki przesadzę sobie na razie te moje dwa duże okazy burrito. Butelka na podlewanie idzie. No. Zobaczcie, jaki wyszedł nam imponujący okaz. Nie no, superowy jest. Taki gęściutki, duży. Chyba jeszcze go bardziej skrócę za chwilę. Ale to zaraz jak posadzę tamte młode pędy. Masakra. Podoba Ci się? Ale giga burrito. No, jak też bukiet wygląda. Też mi napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. No, moim zdaniem ekstra to wygląda. Zmęczyłam się, przesadzając tego wielkoluda, ale było warto. Efekt jest moim zdaniem niesamowity. Pioronuję. No, teraz się biorę za sadzenie tych nowych sadzonek burrito. Ja robię to w ten sposób, że przygotowuję sobie pęd, żeby wyglądał on tak. Czyli tutaj z tej części łodygi, która będzie w ziemi, obłamuję te małe listki, aby one po prostu mi nie zaczęły gnić. I po prostu biorę sobie i od razu bezpośrednio do ziemi upycham takie pędy. Robię to dość gęsto, aby od razu mieć fajny efekt rośliny. Potem można troszkę ziemię posypać jeszcze tymi kulkami, może któraś się przyjmie przypadkiem. No, w sumie powiem Wam, że te kulki, to z doświadczenia wiem, to w 90% się przyjmują. Gosia tak robiła, że no, jak wypadała jakaś kulka, to ją wrzucała do środka burrito i jakiś czas wychodził nowy pęd. Tak, w 90% one mi się zazwyczaj przyjmują. Fajnie jest mieć jeszcze przygotowany patyczek, aby sobie robić od razu dziurki, by sadzić te pędy. Ja robię to niestety palcem, bo jestem nieprzygotowana. Totalnie. Jak zawsze. Wszystko nieprofesjonalnie, ale nieprofesjonalnie też wychodzi. Burrito nie wie, że to nieprofesjonalnie. Wiecie, nie musi być wszystko idealnie, to i tak nam się pozagęszcza, ale wsadzając te pędy warto jest sobie też od razu formować taką formy rozgwiazdy, aby one tak zwisały na boki, bo też wiem z doświadczenia, że on później Wam zacznie rosnąć w jednym kierunku. No jeżeli on stoi na półce, czego też nie polecam, bo wtedy on nie będzie miał dużo światła od góry, no to może to fajnie wyglądać, ale najfajniej wygląda on w takiej formie takiej rozgwiazdy, gdy jest posadzony, gdy stoi na parapecie, bądź zwisza w oknie, w makramie jakieś. Wylewa się jako śmiornica. Tak, tak się wylewa. W tym moim zdaniem wygląda najfajniej i on też najfajniej będzie Wam wtedy rósł na takim stanowisku. Niestety, tak samo jak wszystkie te starce zwisające, one rewelacyjnie by wyglądały na jakimś regale kwietnym, wiadomo. Ale niestety one potrzebują też światła od góry, bo inaczej od góry one zaczynają Wam usychać i się ogołacać. I wtedy to już nie jest takie fajne. Wtedy trzeba taką roślinę co jakiś czas sobie wymieniać, kupować nową albo od nowa sobie szczepić. A to też moim zdaniem nie ma zbytniego sensu. Chyba jednak sięgnę po ten patyczek. Don't need
someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Skończyłam sadzić te młode pędy do ziemi. Zobaczcie, ile mi tych kuleczek zostało. I oczywiście takie kuleczki możecie sobie tak, no po prostu położyć na ziemi i je zraszać, tak co dwa dni, ja bym zalecała. A ja jeszcze, żeby mi się bardziej zagęściły te moje pędy, które sadziłam do ziemi, wsypuję te kuleczki zawsze tak trochę na górę, bo z tego mi wyrosną nowe roślinki. Więc i tak będę musiała niestety część wyrzucić. Teraz widzę w komentarzu, wyślij do mnie. Tak, wyślij mi kuleczki. Ale wiecie co, no chciałabym wam wysłać. Nie przeżyłem podróży. Ale jakbym miała tak wysyłać rośliny każdej osobie, która mnie o to prosi, to bym zbankrutowała. I też nie wiem, czy to jest do końca legalne wysyłanie takich roślin, więc no. Kiedyś Gosia założy sklep internetowy, to będziecie mogli kupować tak, kuleczki. Może kiedyś, gdy będziemy mieli więcej subskrypcji, więcej wyświetleń, będziemy bogaci, to będę wam wysyłać rośliny. No, ale tak to ogólnie ze znajomymi, czy tam z rodziną, to ja się lubię wymieniać roślinami. Ostatnio też się wymieniałam z panem Sebastianem. Z Sebastianem, bo do mnie napisał na Instagramie, tak mówię, a dobra, już się wymienię, z nim tak obczaiłam, jakie on ma rośliny na Insta, tak mówię, o, ma tyle scinapsusów, może mi jakiegoś wyślę. No i widzieliście, jak on mi super zrobił paczkę. A akurat Sebastian też chciał tam trochę moich sukulentów, bo wiecie, że ja mam dużo sukulentów, no więc się z nim podzieliłam. No, więc tak wyglądają te moje młodziutkie burrito. Wyglądają jak takie małolaty. Te zostawiam sobie, ten idzie na dół do moich rodziców, postawię im na parapecie, niech też mają burritoska. No a niestety część tych kuleczek no idzie do kosza, bo już bez przesady. A może na dworze tak rzucimy? Wyrosłyby. Zasiejemy i będzie jak trawa burrito na dworze. Nie, wyrosłyby oczywiście w okresie letnim wam takie burrito na dworze, tak jak Miłosz mówi. Miłosz czasem zada fajne pytanie. Ale niestety zimy to one by wam nie przeżyły, ponieważ sedm burrito wytrzyma wam do 5 stopni w plusie Celsjusza oczywiście. Kurczę, w tym roku było minus 2. No więc nie mają one szansy przetrwania zimy na dworze. Może na jakimś takim chłodnym ganku, gdzie właśnie ta temperatura zimą wam nie spadnie do tych 5 stopni, to by dał radę, bo niektóre sukulenty ja hoduję właśnie na takim ganku, gdzie nie ma ogrzewania i one tam świetnie znoszą zimę. Więc może i sedum burrito by tam przeżyło, ale na dworze to ja wam nie polecam go siać, no bo szkoda. Ale latem oczywiście można sobie wystawić sedum burrito na dwór, na balkon albo na taras. Też będzie to fajna, ciekawa ozdoba moim zdaniem. Więc my będziemy kończyć, bo ja muszę tutaj posprzątać po tym przesadzaniu, bo się nam dość nabrudziło tymi kuleczkami i ziemią. Możecie nam zostawić w komentarzu winogronek albo napisać coś miłego. Lubimy, jak piszecie nam komentarze. Ja oczywiście wszystkie komentarze czytam i staram się odpisać, a jak nawet nie mam czasu odpisać, to zawsze daję serduszko bądź jakąś emotikonkę w odpowiedzi. Co miłość. Chyba, że komentarz jest zbyt mocarny, to Gosia tydzień się zmuszcza. No, czasem muszę trochę przemyśleć, co odpisać niektórym. No, więc tak to wygląda. Możecie napisać, czy chcielibyście mieć takie sedum burrito u siebie w domu. Wiem, że można często trafić właśnie na sedum burrito, w jakichś kwiaciarniach się pojawiają. W sklepach stacjonarnych, takich w stylu Auchan, Obi, Biedronki, nie widziałam tego sukulenta, więc ciekawe. Ale w internecie on jest dość tani. Za 6 zł można sobie już sprawić takie małe sedum burrito i je hodować. Ten sukulent on rośnie dość szybko, więc po roku no, powinniście mieć takie duże już sedum burrito u siebie na parapecie. Mega fajne. No, ja polecam wam to sedum burrito. Kto przychodzi, to zawsze mogę to dotknąć. To wygląda jak winogron. Urywa kuleczkę i płaci na odszkodowanie. Tak, i zawsze mi zmacają i obrywają te kuleczki.
I takie, ojej! No, zawsze tak jest. Też urwałem za pierwszym razem. No, Miłosz też, jak jeszcze nie mieszkaliśmy razem i przyszedł do mnie w odwiedziny, takie, co to jest takie fajne? I wziął i mi połamał. Tak było. Tak. A potem została moją żoną. Widzicie, wybaczyłam mu z miłości. No. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was do obejrzenia innych roślinnych odcinków, w szczególności tych, które zostawię Wam w opisie na dole, bo one są również o sukulentach i taki był jeden film poświęcony całkowicie Sedum Burrito, więc też fajnie jest go sobie obejrzeć. No, to dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Pa! No, trzymajcie się. A jeszcze pamiętajcie o subskrypcji i lajku.